konferencja prasowa przed 25. finałem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Ja serdecznie witam przedstawicieli najważniejszych klubów w Zielonej Górze, gościnnie u gospodarza Stelmet BC Zielona Góra pani Katarzyna Marciniak, Falbas Kantor Zielona Góra pan Marcin Grygier i zespół z Dżonków pan Szymon Staśkiewicz. Bardzo się cieszymy, że po raz kolejny Zielonogórski Klub Żużlowy może wziąć udział w już 25. finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Jak co roku angażujemy się bardzo mocno w to wydarzenie. Dwutorowo niejako będziemy przy tym finale działać. Przede wszystkim pojawią się w różnych miejscach nasi zawodnicy oraz osoby z klubem związane. Piotr Protasiewicz weźmie udział w meczu koszykówki, to organizowanym VIP-ów przez nasz sztab, Patryk Dudek i Andrzej Chuszcza w maratonie rowerowym, który się odbędzie tak, na rowerach stacjonarnych, dokładnie. Patryk Dudek będzie kwestował w Galerii Focus z prezydentem Zielonej Góry, panem Januszem Kubickim. W Czerwieńsku oraz w Sulechowie pojawi się kierownik drużyny Tomasz Walczak z Sebastianem Niedźwiedziem. Także będziemy obecni w wielu miejscach i mocno zaangażowani w całą akcję, ale przekazujemy oczywiście też całą gamę gadżetów, które będą licytowane w różnych miejscach. Tak samo tak jak tu Kasia mówiła o Stelmecie BC, tak samo my swoje gadżety rozesłaliśmy po sztabach w całym województwie. A w Zielonej Górze na scenie głównej będziemy licytować między innymi kask Piotra Protasiewicza oryginalny, który jest tutaj. Znaczy wejdę w zdanie. Kask na Allegro będzie licytowany. Kask na Allegro będzie licytowany, a ze sceny będą licytowane tak zaproszenia. To mała pomyłka, ale tutaj jest organizator, to on na tym czuwa. Jest to zaproszenie dla dwóch osób na derbowy mecz ze Stalą Gorzów. Zaproszenie na sektor VIP Start z możliwością wejścia dla tych dwóch osób do parkingu przed meczem, czyli coś, czego nie da się kupić. Jest to nawet ciężko bardzo zorganizować. My to bierzemy na siebie, że z Ekstraligą ten temat załatwimy i takie dwie osoby rzeczywiście będą mogły poczuć klimat derbowego meczu i od strony parkingu, i od strony trybun. Druga z licytacji to jest licytacja kolacji w winiarni Bachus w towarzystwie legendy zielonogórskiego żużla Andrzeja Chuszcza oraz dzisiejszego trenera Kantor PL Falubazo oraz reprezentacji Polski Marka Cieślaka. Do licytacji trafiają też koszulki z podpisami naszych zawodników, ale one będą licytowane w innych miastach przez inne sztaby, ale w ramach jednego wielkiego finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Dziękuję bardzo. Jeszcze dodam, jeszcze mamy jeden gadżet na Allegro ufundowany przez pana Adama Jakimowicza. Jest to złoty Kepler, w którym zawodnik Falubazu zdobył złoty medal.